Witajcie, jestem w tej chwili w Gdańsku i mamy taką złotą polską jesień, jak widać. Natomiast po drugiej stronie Morza Bałtyckiego i Północnego jest Rafał Mieszkowski, absolwent Akademii Foto Oko. Cześć, witam się Rafale serdecznie. Cześć Szymonie, witam was wszystkich. Pozdrowienia ze Szkocji, z Bodam. No właśnie, jaka u ciebie jest pogoda, powiedz, bo tutaj troszeczkę kropi, ale generalnie jest bardzo ładnie. No tutaj dzisiaj jest słonecznie, lekki wiaterek, jak widać troszeczkę fal jest, ale nie jest aż tak źle. Po niedawnych sztormach uspokoiła się pogoda, i więc fajny dzień do rozmowy naszej. Mhm. Idealna pogoda na fotografowanie? No w tym momencie to tak można fotografować. Trzeba byłoby założyć jakiś ultrafioletowy filtr, no i można próbować. Ewentualnie jakieś filtry szare na długą ekspozycję też byłyby wskazane. Tudzież jakimś klify, jakich przyrody, tutaj z boku akurat nie widać może w tym momencie, ale na takiej tutaj skale są kormoranów całe stado, foki troszeczkę dalej, także no byłoby na pewno co fotografować. No właśnie, tematem twojej pracy dyplomowej był pejzaż, ale zanim do tego dojdziemy, to Rafał, powiedz, jaka była twoja droga w dojściu do tego momentu i od czego się zaczęła twoja fotografia? No moja fotografia taka była, można powiedzieć, etapami. Zaczęła się etapami, bo w młodości tam próbowałem dzięki tacie fotografować, ale to nie było nic jakoś bardzo przemyślanego. Fotografowałem smienami, stare takie aparaty jeszcze na klisze. No później była przerwa, później znowu fotografowałem Zorką, jak dobrze pamiętam, i z Zenitem TTL-11, który był w domu. I to była fotografia rodzinna, fotografia no czasami na weselach tam u znajomych, często też w górach, w lesie, próbowałem jakieś zwierzęta, aczkolwiek powiedzmy, że nie były to aż takie jakieś wielkie sukcesy. Wiadomo, że brakowało mi podstaw, brakowało mi zrozumienia tematu, ogólnie gruntownych informacji, wiadomości, no tego było u mnie brak. Dlatego zgłosiłem się i znalazłem Szymona i jego szkołę, Akademię Foto Oko, do której oczywiście zachęcam, bo bardzo dużo mi dała. I doszedłem do wniosku, że muszę to wszystko ugruntować, poukładać, no i mieć jakieś wyobrażenie o tym, co będę robił. Rafał, powiedz, twój dyplom to pejzaże. Możesz powiedzieć o pewnych trudnościach, jakie spotkałeś podczas fotografowania szkockich pejzaży? O tak, głównym mankamentem jest pogoda tutaj, nie ma co ukrywać. Pogoda tutaj jest takim wymiernym tematem, jeżeli chodzi o podjęcie prób fotografowania. Dlaczego? Dlatego, że często tutaj jest sztormowo, deszczowo i no nie zawsze to wpływa fajnie na obraz fotografii. Także trzeba po prostu być cierpliwym, wyczekiwać. Oczywiście też trzeba śledzić pogodę, no i przede wszystkim jeździć i próbować szukać fajnych miejsc, których tutaj jest jednak bardzo dużo. Często są odosobnione i w niebezpiecznych miejscach trzeba się znaleźć czasami, żeby zrobić ciekawe ujęcie. I no to jest głównym aspektem, które trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o fotografię krajobrazową w Szkocji. No chyba to jest przede wszystkim główny powód i główny temat, którym powinien się człowiek zainteresować, jeżeli chce fotografować pejzaże w Szkocji. Zdecydowałeś się na kalendarz, czyli 12-13 w zasadzie zdjęć. Możesz opowiedzieć o drodze wyboru, czy zrobienia tych zdjęć i ich w końcu wyboru i zwieńczenie w postaci właśnie tych 12 najlepszych szpalt? No przede wszystkim miałem na celu pokazanie wybrzeże Szkocji, bo chodziło mi o to, żeby pokazać ten temat ze względu na to, że nie jest on aż tak popularny, znaczy jest popularny, aczkolwiek najwięcej fotografii jest zrobionych w miejscach, które są łatwo dostępne. To było pierwsze główne zamyślenie moje, jeżeli chodzi o wybór. Tak samo wracając do krajobrazów, pejzażu w Szkocji, no ujęło mnie tutaj ich piękno. I też przepiękna pogoda czasami, która zdarza się, która jest w stanie nam pomóc, jeżeli chodzi o znalezienie bardzo ładnego oświetlenia i wykorzystania to w fotografii pejzażowej. 13 zdjęć, które wybrałem, to są zdjęcia, które w jakiś sposób ujęły mnie i spodobały się nie tylko mnie, moim bliskim, ale też i innym osobom,
które przedstawiły i to był też główny powód, dla którego je wybrałem. Bo oczywiście były one też w postprodukcji troszeczkę, może nie tyle co przerobione, ale ubarwione, dlatego że uwielbiam kolor, jeżeli chodzi o pejzaż. To dodaje jemu w moim mniemaniu takiego kolorytu tutejszej przyrody i tutejszego krajobrazu. Jakie jest twoje ulubione zdjęcie, które ci się najbardziej podoba, z którego jesteś najbardziej dumny? No najbardziej jestem dumny i najbardziej lubię zdjęcie, które wykonałem na klifie Slines, dlatego że miejsce jest bardzo niebezpieczne i po drugie czekałem na moment, kiedy słońce będzie wschodziło dokładnie w przerwie klifu i czekałem na to ujęcie około prawie roku. Czy możesz właśnie przy tej okazji wskazówkę dać początkującym pejzażystom, gdzie jest tutaj klucz do sukcesu? Jedna wskazówka dla fotografów, pejzażystów. Wyobraźnia. Przede wszystkim wyobrazić sobie dane miejsce, które odwiedzamy często w godzinach popołudniowych lub godzinach takich, których światło nie nadaje takiego pięknego efektu fotografią. To wyobrazić sobie, jak będzie wyglądało przy wschodzie, przy zachodzie słońca, jak będą dane miejsca oświetlone. To jest główny aspekt, jeżeli chodzi o taką poradę. To przede wszystkim wyobraźnia, tak po prostu sięgnąć w samego siebie i wyobrazić sobie, jak to będzie wyglądało, nie wiem, za miesiąc. No oczywiście są różne aplikacje i sprawdzić to, jeżeli chodzi o wschód, zachód słońca, ukształtowanie, wiatry i tak dalej. No pogoda tu też jest wymierna, także wyobraźnia przede wszystkim, takie jest moje zdanie. Czy możesz powiedzieć o jednej rzeczy najważniejszej, której się nauczyłeś w Akademii Fotooko? Kompozycja. Zdecydowanie kompozycja, ułożenie kadru, uważam, że to jest najważniejsze i wszystkie mocne punkty obrazu. Tak samo ekspozycja też, ale kompozycja to jest dla mnie najważniejsza rzecz, którą mi dała tutaj Akademia, dzięki której się nauczyłem przede wszystkim komponować zdjęcia. To jest chyba najważniejsza rzecz. Oczywiście nie mówię o sprawach technicznych, ustawieniu ISO i tak dalej, ale kompozycja to jest dla mnie najważniejsza rzecz, którą się nauczyłem w Akademii. Rafał, nie mogę być teraz i bezpośrednio tutaj rozmawiać z tobą. Mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy. Chciałbym ci podziękować za ten ponad rok spędzony w Akademii Fotooko. Nie mogę ci również wręczyć dyplomu. Ten dyplom prześlę ci drogą pocztową. Tak więc gratuluję ci ukończenia, gratuluję ci fantastycznych 13 zdjęć. Tych zdjęć było zdecydowanie więcej, a wybraliśmy tutaj 13 najlepszych. I życzę ci dalszych sukcesów, życzę ci kolejnych dobrych zdjęć i niech ten kalendarz to będzie dopiero twój początek w twojej drodze fotograficznej. Tego ci właśnie życzę. Dziękuję uprzejmie. Ja też tutaj składam wielkie podziękowanie na ręce Szymona, ale także i wykładowców Andrzeja, Przemka, Wojtka, którzy swoimi poradami, daliście mi dużo do myślenia zawsze. Tutaj chciałbym powiedzieć wszystkim, którzy podejmą naukę, żeby się nie zrażali, że one będą czasami negatywne, bo to dlatego jest dobre, bo nam nadaje kierunek, stajemy się lepszymi fotografami, bardziej przykładamy się do tego, co robimy, więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Jestem, powiem szczerze, szczęśliwy, że miałem okazję uczestniczyć w lekcjach i w całym tym cyklu szkoleniowym, który tutaj w Akademii, w szkole przez ten rok czasu był i dzięki któremu mogłem nauczyć się tego, czego się nauczyłem. Także jeszcze raz duże dzięki. No było się tylko nadmienić, że przede mną jeszcze Islandia, teraz na Islandię wyjeżdżam i tam też będę fotografował. Rafał, życzę ci dobrych zdjęć na tej Islandii. Mam nadzieję, że stworzysz taki drugi cykl. Także dzięki za ten, jeszcze raz dzięki za ten rok, dzięki za zdjęcia i dziękuję za rozmowę i życzę ci dobrego światła. No ja również, tutaj też serdecznie pozdrawiam ciebie, Szymon. Jeszcze raz dziękuję i tak samo moje życzenia w twoim kierunku dobrego światła, spełnienia zawodowych aspiracji i aby tylko do przodu. Dziękuję bardzo, trzymaj się, pozdrawiam cię, cześć. Pozdrawiam, cześć.